13 miejsce, no ale popatrzmy tutaj na walkę w tym wyścigu. Ermolenko, Kłopot, Gubalasek. Bardzo dobry start Dariusza Kłopota. No oczywiście będzie sam Ermolenko, ale atakuje go tutaj Walasek, musiał wyhamować. Trochę blokował Ermolenko Walaska. Prowadzi sam Ermolenko, za nim Grzegorz Walasek. Trzeci Dariusz Kłopot, to już drugi jego start, kiedy jedzie przed Maciejem Głodem. Teraz zacięta walka na prostej, ale odpiera ten atak Dariusz Kłopot. Teraz popełnił tam błąd, ale jednak wychodzi na trzecią pozycję. Odpiera kolejny atak Macieja Głoda. Ja przypomnę jeszcze raz, że Dariusz Kłopot to o wiele mniej doświadczony zawodnik. Tylko dwukrotnie startował przed tym spotkaniem w meczach ligowych. Raz, kiedy debiutował w drużynie Morawskiego w Tarnowie. Później przed ponad dwoma tygodniami w Lublinie. No i w niedzielę był to jego debiut przed zielonogórską publicznością. I był to debiut bardzo udany. Widzą Państwo, odpiera cały czas Dariusz Kłopot ataki. Mimo tego, że jeszcze popełnia błędy, jednak dowozi ten jeden punkt. Słyszą Państwo owację zielonogórskiej publiczności, bo naprawdę, naprawdę Dariusz Kłopot pokazywał się w tym spotkaniu z jak najlepszej strony. No i możemy być zadowoleni z postawy tego